Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was prześladują i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli się kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Bardzo trudne słowa. Nie dlatego, że trudno zrozumieć, ale jakże trudno jest wprowadzić w życie te słowa, które usłyszeliśmy. W samym początku Pan Jezus kieruje te słowa tylko i wyłącznie do swoich uczniów, nie do tłumów. I powiadam wam, którzy słuchacie. I to są uczniowie, którzy słuchają, którzy chcą przyjąć to, co Bóg do nich mówi. Kiedyś, jakieś 20 lat temu, kiedy uczyłem w szkole średniej, w jednej z klas chciałem pokazać film pod tytułem Jezus na podstawie Ewangelii świętego Łukasza. To jest 6 rozdział Ewangelii świętego Łukasza i właśnie w tym momencie, kiedy Pan Jezus mówi o miłości do nieprzyjaciół, o tym, jak należy być uczniem Chrystusa, rozległy się głosy, które były krytyką, kpinami, wyśmiewaniem Jezusa. Frajer, co za głupota. Musiałem przerwać ten film, bo nie chciałem, żeby dalej Pan Jezus był obrażany. Ale to jest jakby próbka tego, czy ktoś jest uczniem Jezusa Chrystusa, czy jeszcze nie jest. Jeżeli przyjmuję te słowa i chcę nimi żyć, jestem uczniem Chrystusa. Jeżeli odrzucam, mówię, to jest nie do... tego się nie da wprowadzić w życie, to jeszcze jestem człowiekiem ziemskim. Jestem człowiekiem, który potrzebuje nawrócenia, potrzebuje zmiany mentalności, potrzebuje cudu, przemiany swojego życia. Czyli takiego zawierzenia Bogu, oddania się pod prowadzenie. Musi umrzeć stary człowiek, aby narodził się
nowy, nadający się do nieba, o czym słyszeliśmy w drugim czytaniu. I tym wzorem naszego życia jest sam Chrystus. Oczywiście trzeba umieć odczytać te słowa tak, jak Pan Jezus chciał je przekazać. Bo jest też taki błąd, że będziemy wyrywać z kontekstu i wrzucać do naszej mentalności tylko jakiś taki urywek słów i mówić, że Pan Jezus zakazuje tego i tego, ponieważ powiedział to i to. To znaczy, jeżeli ktoś cię uderzył w policzek, to Pan Jezus powiedział, nadstaw mój drugi. Jest taka sytuacja przed Sanhedrynem, kiedy Pan Jezus jest uderzony w policzek przez jednego z żołnierzy. Żołnierz arcykapłana uderzył Pana Jezusa, mówiąc, tak, odpowiadasz arcykapłanowi, a Pan Jezus wtedy nie nadstawił drugiego policzka, tylko zapytał go, co złego powiedziałem, udowodnij mi. A jeżeli dobrze powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz? To jest mentalność Pana Jezusa. Chcemy przede wszystkim w tym odczytać, żeby być wolnym od nienawiści, ale też ratować drugiego człowieka. Są takie sytuacje, gdzie nadstawienie drugiego policzka wcale nie jest korzystne dla drugiego człowieka, który chce nas bić. Korzystne dla tego człowieka jest zwrócenie mu uwagi. Jest właśnie zadanie mu pytania, czy nawet upomnienie, jako czyn miłosierny co do duszy. Oczywiście później Pan Jezus następnego dnia, kiedy był przywiązany do słupa i przez Rzymian biczowany, nie mógł wtedy nic mówić, nie wypowiedział żadnego słowa. Wtedy po prostu ofiarowywał te cierpienia. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby Pan Jezus nas nauczył takiego życia, ponieważ sami bez Niego nic nie możemy uczynić. Sam Pan Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Nie możemy być do Niego podobni, jeżeli On tego nie uczyni w nas. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, który bardzo często jest światem sukcesu i chce dostosować Ewangelię do mentalności sukcesu. Są tacy, którzy głoszą Ewangelię bez krzyża, bez właśnie takiego tracenia dla Chrystusa. Raczej postrzega się Chrystusa jako tego, który wszystkie problemy rozwiąże, nasze kłopoty znikną, będzie jak taki czarodziej, przyjdzie, zrobi jakiś gest i wszystko się rozwiąże. A okazuje się, że kiedy uczniowie poszli za Panem Jezusem, kiedy rozpoczęły się dni Kościoła, rozpoczęły się prześladowania Kościoła. I od samego początku rodzenie się Kościoła było związane z krzyżem Chrystusa, z Jego przebitym bokiem, z którego wypłynęła krew i woda. Tam nieustannie na każdej mszy świętej rodzi się Kościół. Kościół rodzi się również w konfrontacji z judaizmem. To judaizm wyrzuca Kościół, przecina pępowinę i Kościół się wtedy rodzi. I zobaczmy, jak różni się prawo Chrystusa od prawa, które jest dzisiaj w Talmudzie. Kiedyś, jakieś 9 lat temu, kiedy byłem w Jerozolimie, rozmawialiśmy z jednym z rabinów. I pytanie padło, co sądzi o tym, co zrobił święty Maksymilian Maria Kolbe w Auschwitz, w obozie, kiedy oddał życie za nieznanego mu zupełnie Franciszka Gajowniczka. Wtedy ten rabin odpowiedział, no podziwiam, wielka odwaga, ale ja jako rabin nikomu bym tego nie polecał, ponieważ jest to grzech samobójstwa, grzech, którego nie można odpokutować, ponieważ po śmierci już nic nie można odpokutować. I mówił, że był taki przypadek w Auschwitz dwóch przyjaciół. Jeden przyjaciel był bardzo dobrze wykształcony, bardzo inteligentny, a drugi był dobrze wysportowany, bardzo się przyjaźnili. Ten bardzo inteligentny był niskiego wzrostu
I kiedy przyszła tak zwana próba poprzeczki, to znaczy jeżeli ktoś nie dotykał głową do pewnej wysokości tej poprzeczki, szedł do gazu, był niepotrzebny w obozie. Wysportowani, silni szli do prac fizycznych. I okazało się, że ten właśnie przyjaciel tego silnego chłopaka był wyznaczony do gazu. I bardzo mu się go zrobiło szkoda. Pomyślał sobie, a ze mnie to nic ten naród nie będzie miał korzyści, a tylko mogę tam fizycznie popracować. A on jest rzeczywiście zdolny, bardzo inteligentny. Gdyby on przeżył zamiast mnie, to byłoby lepiej dla naszego narodu. I poszedł do rabina i zapytał, czy może się zamienić, żeby on mógł pójść do gazu, a tam, żeby był uratowany. I wtedy usłyszał, nie wolno, to jest samobójstwo. Twoje życie jest ważniejsze od jego życia. Nie wolno ci oddawać życia. Zobaczmy, na tym tle życie, które oddał Pan Jezus, wydaje się no, tak naprawdę samobójstwem, grzechem. Coś, co jest dobre, co jest ratujące nasze życie, jest w ten sposób odczytywane. Jest taka opowieść w Talmudzie o dwóch przyjaciołach idących przez pustynię. I tam jest rozważany problem, czy należy oddać to, co ratuje życie, temu przyjacielowi, czy samemu zachować ten bukłak wody, bo do najbliższej oazy jest tak daleko, że żeby uratować życie jednego, trzeba wypić całą wodę tego, który ma tą wodę w bukłaku. I teraz pytanie, czy ten przyjaciel ma się tą całą wodą podzielić ze swoim przyjacielem, żeby oddać tą wodę i uratować mu życie, czy zachować dla siebie i wypić i ratować swoje życie? A może obydwaj powinni po trochu wypić i obydwaj umrzeć? Odpowiedź rabinów jest taka, że ma wypić sam. Nie wolno mu się nim podzielić, ponieważ jego życie jest ważniejsze od życia przyjaciela. Kiedy może oddać jednak życie? I są przypadki, kiedy trzeba oddać życie. Pierwszy przypadek wtedy, kiedy zagrożona jest wiara. Jeżeli ktoś by zmuszał do porzucenia judaizmu, to wtedy trzeba oddać życie. Drugi przypadek wtedy, kiedy na przykład, powiedzmy, jakiś oprawca mówi zastrzel tego swojego współtowarzysza, inaczej to ja ciebie zastrzelę. To w tym przypadku powinien pozwolić się zastrzelić, a nie zabić nikogo innego. I w trzecim przypadku to przypadek, gdy ktoś zmusza kogoś do współżycia homoseksualnego. Powinien oddać życie, a nie dać się zmusić do takiego czynu. W innych przypadkach nie można oddawać życia. I widzimy na tym tle nowość Ewangelii. Ewangelia, prawo, które Pan Jezus przynosi, nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. I w innym miejscu Pan Jezus mówi, nie ma większej miłości, gdy kto swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. To jest nowe przykazanie, nowe prawo. I może właśnie dlatego tu w Polsce ludzie wierzący w Chrystusa gotowi byli oddawać życie, ratując Żydów, którzy ginęli, często kiedy byli odkrywani, tak jak w Ciepielowie, rodzina Kowalskich, Skoczylasów, czy w innym miejscu rodzina Ulmów. Całe rodziny razem z odkrytymi Żydami później byli rozstrzeliwani lub żywcem paleni w domach. I dlatego też dzisiaj chcielibyśmy podziękować też naszym rodakom, którzy przyjęli słowo Chrystusa dosłownie. I też nie dali się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężali. Dzisiaj ich przykład miłości, nawet do nieprzyjaciół, jest dla nas takim wezwaniem. Sługa Boży, ksiądz prymas Wyszyński, kiedy był w więzieniu, modlił się, Boże, nie dopuść, abym się kiedykolwiek nauczył nienawidzieć. Jest to ważna modlitwa, bo kiedy przychodzą sytuacje, w których widzimy konkretną niesprawiedliwość, widzimy, że jesteśmy, jak to mówi Pan Jezus, prześladowani, czy oczerniani, czy biją nas w policzek,
to ważne jest, żeby w tym sercu nie rodziła się chęć odwetu, zemsty i nienawiści. Co innego jest uczucie, a co innego jest podjęcie decyzji. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że miłość do nieprzyjaciół to jest pragnienie dobra. To nie jest uczucie. Mogą temu towarzyszyć złe uczucia, ale ja cały czas pragnę dobra. Pragnę, żeby to dobro, a największym dobrem jest Pan Bóg, to dobro przemieniało. Święty Szczepan, kiedy modlił się za swoich oprawców, mówił: Panie Jezu, nie poczytuj im tego grzechu. Świadkiem tej egzekucji był Szaweł z Tarsu. Może dzięki tej modlitwie później stał się Pawłem, wielkim apostołem pogan. Może gdyby nie ta modlitwa i ta śmierć męczeńska, nie mielibyśmy tak wspaniałego apostoła. Dzisiaj prośmy też o to, abyśmy mieli serce wolne od nienawiści, jak prosił też święty, mam nadzieję, niedługo błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który w ostatnich słowach, kiedy w modlitwie różańcowej w Bydgoszczy, mówił o wolności od nienawiści, od chęci zemsty, od tego, abyśmy nie zwyciężali zło złem, ale zwyciężali tym Bożym dobrem, abyśmy nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężyli.